Rekwiem dla organów katedry Notre Dame. Przed Państwem Marek Drzeski. Ja oczywiście będę Państwu też mówił troszeczkę o katedrze Notre Dame, dlatego że trudno sobie wyobrazić wielkie organy katedry Notre Dame bez tej katedry i tę katedrę bez tych organów. Więc zresztą instrument od XV wieku budowany, on przechodził różne przemiany, został uzupełniony, nadbudowywany. O tym będę mówił za chwilę. Natomiast chcę powiedzieć, że od XV wieku dźwięk organów omadla mury tej katedry. Proszę Państwa, katedra Notre Dame została zaczęta jej budowę w 1163 roku. I właściwie wmurowano wtedy kamień węgielny, ale budowa trwała 200 lat, więc to jest naprawdę kilka pokoleń i można wyrażać podziw, że zachowała ona pewną jakby jednorodność. Ona nie była pierwszą katedrą, dlatego że pierwszy chór gotycki powstał w opactwie Saint-Denis. To była świątynia królewska. Tam składano też ziemskie szczątki królów francuskich i opat Sugeriusz, pierwszy właściwie wzniósł, pierwszy w historii architektury chór gotycki, czyli presbiterium Saint-Denis, to jest pierwsza kreacja gotyku. No a to jest właściwie gotyk klasyczny, gdy chodzi o katedrę Notre Dame. Już po 19 latach, czyli od 1163 roku, w 1182 roku biskup de Sully odprawił pierwszą mszę świętą, uroczystą, gdyż konsekrowano ołtarz, pierwszy ołtarz. Jeszcze cała nawa nie była wykończona, ale już msza się odbywała. W 1240 roku dopiero została zakończona budowa nawy. Tę pracę rozpoczął pierwszy znany z imienia i nazwiska architekt, poprzedni mistrzowie pracowali ad majorem Dei Gloriam, więc na większą chwałę Boga byli anonimowi. Tutaj wiemy, że był to Pierre de Montreuil, więc on wykończył nawę i zaczął pracę nad transeptem i także zbudował trzy rozety w nawie zachodniej, północnej i południowej. Jak już wspomniał mój przyjaciel Zbyszek, któremu dzisiaj zawdzięczamy wspaniałe brzmienie tych organów i tej katedry. Jest to ogromna bazylika pięcionawowa o długości całego korpusu 130 metrów. Natomiast wysokość w najwyższym punkcie sklepienia 35 metrów. Proszę Państwa, no, arcydziełem jest fasada zachodnia. Ona ma wymiary 41 metrów szerokości, 43 wysokości, licząc od podstawy i wież, i do szczytu 63 metry. Tutaj w najniższej kondygnacji widzimy trzy wielkie portale. One zostały zwieńczone takim wspaniałym fryzem. Jest to charakterystyczna kreacja dla katedr francuskich, Galeria Królewska. Jest to 28 starotestamentowych królów Izraela, ale ludzie w XIII wieku sądzili, że to są monarchowie francuscy. Byli tego niemal pewni. W związku z tym to przesądziło o losie tego właśnie zespołu rzeźbiarskiego w czasie rewolucji francuskiej, ponieważ królowie byli symbolem despotyzmu, wobec tego wszystkie te rzeźby zostały stąd wyrzucone. W ogóle szczęście miała katedra, że zastanawiano się, czy jej nie zburzyć w ogóle w czasie rewolucji, no ale stwierdzono, że to są za duże koszty, więc przekształcono ją na świątynię rozumu. I odbudował, to znaczy uzupełnił te braki, te szkody poczynione przez rewolucję francuską. Viollet-le-Duc, słynny architekt i konserwator, właściwie konserwator, on stworzył taką ideę właśnie restauracji budowli romańskich i gotyckich. Nie tylko uzupełnić to, czego brak, ale nawet doprowadzić do stanu zupełnego, skończonego,
jakiego nie pamiętały te budowle w swoim oryginalnym kształcie. To znaczy chodziło o to, żeby to była pełnia jakby istoty stylu gotyckiego. To jest Viollet-le-Duc. Tutaj nad, jak Państwo widzą, nad tą Galerią Królewską jest rozeta. No i oczywiście tu jest postać Marii z Dzieciątkiem. W ogóle trzeba powiedzieć, że te kadedy francuskie, one są symbolem tego niezwykłego wzlotu ducha i kultu Matki Bożej. Ten kult Maryi przenika wszystkie dziedziny kultury chrześcijańskiej i sztuki chrześcijańskiej. Właśnie te słynne francuskie katedry, a więc Chartres, a więc Notre Dame, a więc Beauvais, a więc Soissons, Saint-Louis, Rouen, Reims. One wszystkie dedykowane są właśnie Marii Pannie, stąd nazywają się Notre Dame, czyli Nasza Pani. Czyli imię Marii wielbi architektura. Imię Marii wielbi teologia. Tutaj dam Państwu przykład dwóch takich dzieł. Jedno to jest Speculum Beate Marie. Speculum, czyli zwierciadło, dosłownie encyklopedia poświęcona Marii Pannie. Ona cały tom zajmuje właściwie komentowanie dwóch słów Ave Maria, cały tom. Natomiast druga summa, jeszcze większa, De Laudibus Beate Marie, czyli o przymiotach Matki Zbawiciela, na to autor anonimowy tej sumy potrzebował aż 12 tomów. To macie Państwo wyobrażenie o skali tego kultu maryjnego na terenie teologii. Święty Bernard, cały czas mówimy o tym wzlocie ducha kultury chrześcijańskiej w XIII wieku. Święty Bernard, potem święty Tomasz, Albert Wielki i tak dalej. W XIII wieku to jest właśnie symbol tego wzlotu, to jest katedra Notre Dame. Święty Bernard, komentując pieśń nad pieśniami, nazywa Marię gwiazdą, jutrzenką, krzewem kwitnącym, izbą weselną. Oczywiście te wszystkie imiona Państwo znajdziecie w do dzisiaj kultywowanej w świątyniach chrześcijańskich, katolickich przede wszystkim, litanii loretańskiej. Ona już w XII wieku przybierała taki kształt, więc mamy imię w odniesieniu do Maryi. Różo duchowa, wieżo Dawidowa, wieżo z kości słoniowej, domie złoty, arko przymierza, gwiazdo zaranna, bramo niebieska. No, nie muszę Państwu mówić, jak rozległy jest ten kult maryjny na terenie muzyki. Te wszystkie sekwencje, hymny, no takie jak właśnie Ave Maria, Salve Regina, Ave Regina Celorum, Magnificat. To wszystko jest przykład właśnie tego kultu maryjnego. No i oczywiście kult maryjny na terenie liturgii, czyli bicie w dzwony na Anioł Pański. Co 6 godzin Paryż i nie tylko Paryż, miasta chrześcijańskie Europy rozbrzmiewały biciem dzwonów na cześć Marii Panny. Proszę Państwa, ta katedra to jest właściwie wielka encyklopedia wiedzy. Tak jak można powiedzieć, że różnica między poziomem, oglądem świata zwykłego prostaczka, a na przykład największego mędrca tamtego czasu, świętego Tomasza z Akwinu, była minimalna. Oni ten obraz świata mieli podobny. Teologia, cała historia zbawienia jest wyłożona przy pomocy języka właśnie wizualnego. Oto właśnie jeden z przykładów, Ewa, ponieważ po bokach, na osiach zaprezentowano dwie postacie związane z grzechem pierworodnym, czyli które sprzeciwiły się woli Bożej. Tutaj w prawym portalu, to jest portal świętej Anny, mamy taki charakterystyczny typ ikonograficzny, to jest Salvator Mundi, czyli Zbawiciel Świata, Maryja pod baldachinem, siedząc, kołysze na swoim łonie Jezusa Chrystusa. No, piękna kreacja. No, ale najważniejsze to jest ten centralny tympanon, czyli środkowy portal zwieńczony właśnie tympanonem. To jest sąd ostateczny. W górnej części mamy właśnie Chrystusa, Chrystus sędzia z podniesioną prawicą. Po bokach klęczą
Matka Boża i święty Jan, prosząc o miłosierdzie dla grzesznej ludzkości, a aniołowie trzymają symbole męki pańskiej, krzyż, gwoździe i włócznie. No i też mamy w dolnej części ważenie właśnie win. Tam Państwo widzą ten diabeł i anioł. To jest ta warstwa środkowa. No i Chrystus siedzi na tęczy właśnie. To jest odwołanie się do Jeruzalem niebieskiej przedstawionej przez świętego Jana w Księdze Apokalipsy. Tutaj muszę powiedzieć, że właśnie ta cała teologia wyłożona językiem rzeźby, ale też cudownie witrażem i to w najdrobniejszych szczegółach wszystko mamy tam właściwie wyłożone. O, tutaj mamy jeszcze, zbliżam właśnie przybliżenie właśnie Sądu Ostatecznego. No i przede wszystkim, jest taka księga Speculum Major, czyli zwierciadło większe, Wincentego z Beauvais, ogromna księga, która ma takie cztery rozdziały. Zresztą znakomity taki badacz sensów tej księgi, tej encyklopedii rzeźbionej, jaką jest katedra, w XIX wieku był Emil Mal. On stworzył taką pracę L'art religieux du XIIIe siècle en France. W istocie jest to pierwszy wspaniały wykład ikonografii, to znaczy sensów, znaczeń, ponieważ te sensy i znaczenia już w XVI wieku jeden z uczestników Soboru Trydenckiego skarży się, że ta mowa katedry, ona jest nieczytelna i niezrozumiała. W XIX wieku jeden potężny umysł, Emil Mal, właśnie to wyjaśnił. I właściwie uważał, że katedra jest swego rodzaju encyklopedią, to znaczy wykładem wizji świata. Ona ma takie cztery rozdziały. Jest to zwierciadło natury, czyli cała przyroda, zwierzęta, te, które spotykał Francuz w Ile de France, czy też zwierzęta jakieś fantastyczne, cała przyroda, piękne, kwiaty, pąki, to wszystko zdobi na przykład archiwolty portalu. Poza tym jest zwierciadło wiedzy, to jest druga, jakby drugi wymiar tej potężnej encyklopedii Wincentego z Beauvais, Speculum Major. A Erwin Panofsky, genialny historyk sztuki, właściwie taka najwybitniejsza postać historii sztuki XX wieku, twórca ikonologii, to znaczy właśnie tej dyscypliny, która badała te ukryte właśnie znaczenia, jak duch przejawia się poprzez ikonę, poprzez obraz, poprzez znaki wizualne, opublikował taką słynną pracę Architektura gotycka i scholastyka i pokazał właśnie, że właściwie katedra jest taką ilustracją traktatu scholastycznego. Trzeci wymiar tego właśnie zwierciadła to jest zwierciadło moralności. Pokazane są wszystkie prace, zajęcia. Pracą trudni się człowiek od wypędzenia z raju. No i oczywiście zawody i wreszcie zwierciadło historii. To jest przede wszystkim opowieść o dziele zbawienia, a więc w centrum Chrystus i Maryja, ale też wszystkie właściwie rozdziały Starego Testamentu i Nowego Testamentu wykute zostały i wyobrażone na witrażu. Proszę Państwa, to jest po prostu tak ogromny materiał wizualny, że trzeba naprawdę kilku lat, żeby się wgłębić w każdy szczegół, w medaliony, one wszystkie coś znaczą, ponieważ cała właściwie konfiguracja Stary i Nowy Testament, wydarzenia, pewne fakty ze Starego Testamentu ujmowane są jako prefiguracja, czyli jako zapowiedź, przygotowanie pewnych wydarzeń w Nowym Testamencie. Nie muszę Państwu mówić, że współtwórcą tego arcydzieła, jakim jest katedra, to znaczy tych witraży, tych fresków, tej rzeźby jest oczywiście liturgista, bo to jest pewien program, prawda, intelektualny i tak dalej. No oczywiście drobne też wydarzenia z historii właśnie Nowego Testamentu, cała właściwie biografia Jezusa od zapowiedzi, od proroctw Izajasza, poprzez zwiastowanie, hołd trzech króli i tak dalej, aż do ukrzyżowania. Proszę Państwa, ale najważniejszą rzeczą jest to, że
poza tym literalnym sensem, to znaczy wykładem prawd wiary w języku symboliki obrazów, katedra jest też odzwierciedleniem boskich proporcji. I tutaj chcę Państwu opowiedzieć ciekawą historię, mianowicie musimy się cofnąć do starożytności. Mówimy o przełomie VI i V wieku przed naszą erą, kiedy filozofowie greccy jeszcze przed Sokratesem mocują się z pierwszym poważnym pytaniem filozofii, mianowicie pytaniem o archę. Co jest początkiem, co jest istotą bytu? No, różne padają odpowiedzi, a to, że woda, a to, że bezkres, a to, że zmienność. Natomiast Pitagorejczycy, a przede wszystkim ich mistrz, prowadzili pracę, właściwie badania akustyczne przy pomocy monochordu, czyli jednostrunnego instrumentu. I Pitagoras odkrył, że jeżeli strunę monochordu podzielić w 1:2, czyli dokładnie w połowie, to otrzymujemy dźwięk o oktawę wyższy. Jeżeli dzielimy strunę w proporcji 2:3, to otrzymujemy kwintę. Jeżeli dzielimy strunę w proporcji 3:4, to otrzymujemy kwartę. Czyli odkrył zasady matematyczne dotyczące harmonii, czyli interwałów konsonansowych najbardziej harmonijnych. Rzecz nie byłaby o tak wielkim znaczeniu, gdyby nie fakt, że on daleko wykroczył poza prawa akustyczne. On mianowicie uznał, że to są właśnie zasady bytu, że ta zasada tych matematycznych proporcji, które zarazem są podstawą harmonii, ona rozciąga się na całe uniwersum, na cały wszechświat, makrokosmos i mikrokosmos. Wszystko poddane jest prawom harmonijnym. Stąd kosmos to jest właśnie piękny świat, harmonijny świat. Nie miał podstawy do tego, by tak twierdzić. To była czysta intuicja, genialna intuicja, ale stwierdził właśnie, że w cały świat przenika muzyczny ład, muzyczna harmonia. No i oczywiście do tych prawd nawiązywali potem święty Augustyn. Za chwilę usłyszycie Państwo fragmencik jego traktatu i Becjusz, też znakomity uczony filozof. No to posłuchajmy, jak widziano właśnie tę przenikającą kosmos harmonię. To jest bardzo ważne, dlatego że to rzutowało na strukturę katedry gotyckiej. Bóg, Stwórca świata, nadał całemu stworzeniu jedność i harmonię poprzez powszechne zasady liczbowe. Wszystko w świecie zostało uporządkowane przez arytmetyczne proporcje liczb całkowitych. 1:2, 2:3, 3:4. Oparta na tych liczbowych zasadach muzyka jest odzwierciedleniem harmonii niebiańskiej. Gwiazdy i planety, krążąc po swych niebieskich orbitach, tworzą dźwięki. Z powodu różnej masy i prędkości mają one różną wysokość. W zgodzie z prawami kosmicznego porządku wibrują w harmonijnym akordzie i tworzą w ten sposób, co prawda niesłyszalną dla nas, muzykę sfer. Powiedziałem Państwu, że Pitagoras nie miał przesłanek, żeby sprawdzić to swoje
wyrażone drogą genialnej intuicji twierdzenie, że cały świat przenika harmonia, której zasady on na jednym druciku naciągniętym na pudło rezonansowe, czyli na monochordzie, te zasady odkrył. I dopiero w XVII wieku Johannes Kepler, który był jednocześnie astronomem, ale też i muzykiem, co warto wiedzieć, uznał, że planety krążąc na orbitach eliptycznych, one właśnie tworzą pewne cykle, pewne drgania i oczywiście my nie słyszymy tego ruchu planet, ale on rzeczywiście jest. I w bardzo ciekawym tekście, polecam go Państwu do przeczytania w książce Droga do filozofii, w takim eseju Naturalny obraz świata, profesor Władysław Tatarkiewicz powołuje się na twierdzenia takiego petersburskiego uczonego Konstantina Bera, który uważa, że ta szczelina to wąskie pasmo drgań, które my zmysłowo percypujemy mniej więcej od 16-20 Hz do 16-20 000, jak ktoś może. No dobrze, ale co poniżej i co powyżej? Przecież to jest ogromna przecież przestrzeń, prawda? My tego nie odbieramy. Otóż właśnie ten wycinek drgań, a więc zjawisk dźwiękowych, który dany jest naszemu poznaniu, on jest determinowany rytmem naszego serca. Otóż gdyby serce nasze biło miliard razy wolniej, to wówczas usłyszelibyśmy akord naszego układu planetarnego. Fascynujące, prawda? Ale proszę zobaczyć, że właśnie profesor Wolsztan, odkrywając te pulsary właśnie, one nie były widoczne, tylko sygnały właśnie namierzane jako sygnał dźwiękowy. No i dlaczego ja o tym mówię? Otóż ja mówię o tym dlatego, że ten właśnie ta zasada muzycznej harmonii, którą sformułował, odkrył Pitagoras, ona leży u podstaw struktury katedry gotyckiej. W 1129 roku, prawdopodobnie opat Sugeriusz, to właśnie pierwszy autor, czy on nie budował, tylko zaprojektował opactwa Saint-Denis, stworzył pierwszy chór gotycki i budynek ukształtowany został według tych samych stosunków liczbowych, na których opierały się konsonanse. 1:2, 2:3, 3:4. W rzutach poziomych, w przekrojach, wszędzie mamy te harmoniczne proporcje. No więc proszę Państwa, ja się nie dziwię, że taki na przykład uczony z tamtego czasu, Alain z Lille, w swoim traktacie De Planctu Nature z takim zachwytem mówi o Bogu jako wielkim artyście. Bóg, jak wytworny budowniczy świata, jak złotnik w warsztacie złotniczym, jak mistrz zadziwiająco kunsztownego kunsztu, jak wytwórca wytwarzający podziwu godny wytwór, wybudował królewski pałac świata o przedziwnej piękności. Benedicamus Domino. Tu właśnie w tym utworze, którego fragment Państwo usłyszeliście, tym Benedicamus, mamy te interwały odkryte przez Pitagorasa jako interwały harmoniczne, to znaczy oktawy, kwinty i kwarty. Oczywiście w stroju naturalnym, nietemperowanym. Brzmi to zupełnie zjawiskowo. I teraz, skoro zatem
Mamy do czynienia z ontycznym pokrewieństwem, to znaczy wedle tych samych zasad, tej samej archy harmonicznej tworzona jest muzyka tamtego czasu, o niej za chwilę kilka szczegółowych informacji, a także sama architektura katedry gotyckiej, no to wobec tego chyba rację ma taki historyk sztuki, już niestety nieżyjący, Otto von Simson, The Gothic Cathedral, 1962 rok, praca została wydana w pierwszym wydaniu, pisze tak. Architektura była zwierciadłem wieczystej harmonii, podczas gdy muzyka była jej echem. Cudowne, oczywiście jaka architektura? Architektura gotycka, architektura katedry Notre Dame. Proszę Państwa, no dobrze, skoro zarówno struktura katedry, jak też struktura tworzonej wtedy muzyki mają, by tak rzec, ten sam kod genetyczny, no to wobec tego ta muzyka cudownie się czuje w tym swoim środowisku, prawda? Ona wyrwana stamtąd po prostu jest jak ryba rzucona na piasek, prawda? Przypisana jest ta muzyka do tej katedry i ta katedra współkształtuje tę muzykę. A z drugiej strony ta muzyka nieustannie omadla tę katedrę. Ona czyni z niej żywy twór, prawda? Nieomalże biologiczny. No to teraz posłuchajcie Państwo śpiewu, który od rana do nocy brzmiał, bo od tego zaczynały się modlitwy, prawda, liturgia godzin. Domine labia mea aperies et os meum annunciabit laudem tuam. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. To psalm 51, werset 17 i dalej, pierwsze wersy z psalmu 70. Deus in adiutorium meum intende, domine ad adiuvandum me festina. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. I na końcu doksologia, czyli oddanie chwały Trójcy Świętej, wieńcząca każdą modlitwę. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Domine, labia mea aperies, et os meum annunciabit laudem tuam. Domine, labia mea aperies, et os meum annunciabit laudem tuam. Tego, co tutaj mówię, to pozostaje od 15 kwietnia, od tego tragicznego wieczoru, pytanie w odniesieniu do katedry o jej kształt w przypadku jej rekonstrukcji. No, otóż mianowicie nie wszyscy uważają, że katedra w swoim dotychczasowym kształcie jako sanktuarium, jako miejsce modlitwy powinna zmartwychwstać. Otóż mianowicie historyk sztuki Tom Wilkinson w magazynie architektonicznym Domus twierdzi, że na miejsce zniszczonej La Flèche, czyli tej iglicy, która pierwsza runęła z dachu, powinien powstać minaret. Dlaczego? Dla uczczenia Algierczyków zabitych przez policję w trakcie antywojennego marszu w Paryżu w 1961 roku. Z kolei minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner
złożył oficjalną deklarację już w Wielką Środę, czyli pojutrze, nie minęły dwie doby, w sprawie katedry Notre Dame stwierdził, Notre Dame nie jest katedrą. Takie odkrycie pana Castanet, ponieważ to, co to jest nasza wspólnota, coś, co nas łączy, to nasza siła, to nasza historia, ale na pewno nie katedra. No i wreszcie dołączyła do tego chórku dziennikarka stacji telewizyjnej Bénédicte Le Châtelier, która mówi następujące słowa. Notre Dame nie jest miejscem religijnym. Katolicy ją sobie wciąż zawłaszczają. Proszę Państwa, no cóż, pozostawiam to bez komentarza, a teraz chcę jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Nie wyobrażam sobie tej muzyki bez tego naturalnego jej środowiska, jakim jest katedra Notre Dame, ponieważ właśnie ta relacja architektury wobec dzieła muzycznego, to architektura nie jest tylko zewnętrznym opakowaniem. Część wobec zjawiska muzycznego zewnętrznym, transcendentnym. Architektura jest bardzo ściśle związana ze zdarzeniem muzycznym, jest jakby czwartym wymiarem, prawda? I razem z dźwiękową strukturą, struktura architektoniczna tworzy dźwiękoprzestrzenną całość, prawda? I teraz chciałem Państwu powiedzieć, że oczywiście mówimy tutaj dzisiaj o organach. Od XV wieku zaczyna się historia organów w katedrze Notre Dame, ale najpierw katedra Notre Dame, podkreślam to i nie przesadzam, była pierwszym na świecie centrum muzycznej twórczości. Nie pierwszym w sensie chronologicznym, ale pierwszym w sensie wagi, doniosłości. Ponieważ to, co się działo w kompozycji, w sztuce kompozycji, od początków muzyki polifonicznej, której pierwsze pomysły przeszły do Paryża z opactwa Saint-Martial w Limoges, to szkoła akwitańska, to mistrzowie tutaj działający od początku istnienia tej katedry, właśnie od konsekrowania ołtarza i pierwszej mszy, oni tworzyli wtedy podstawy muzyki wielogłosowej, polifonicznej, której rozkwit będzie kulminował po 500 stuleciach w twórczości Jana Sebastiana Bacha, a szczególnie w dziele jego takiej summie na temat polifonii Kunst der Fugue. Sztuka fugi. I otóż mieliśmy w katedrze Notre Dame dwóch mistrzów, takich powiedzmy sobie, no, Bachów XII i XIII wieku. Pierwszym był magister Leoninus, działał pod koniec XII wieku. To był kantor oczywiście. I jego dzieła pomieścił w Magnus Liber Organi, czyli w Wielkiej Księdze Organowej. A drugim był jego uczeń, Perotinus Magnus, to znaczy Perotin, Perotin mówią Francuzi, skończył życie po 1205 roku, czyli to już katedra uzyskuje swoją świetność, prawda? To był największy twórca związany z Notre Dame. Niewątpliwie Bach epoki gotyckiej. Otóż mianowicie Perotinus przepracował utwory Leoninusa, które były dwugłosowe, tak zwane organa, właśnie dwie melodie, dwa głosy prowadzone w odległości oktaw i kwint i kwart, tylko dodał jeszcze trzeci i czwarty głos, czyli stworzył tak zwane tripla i quadrupla, czyli trzy- i czterogłosowe struktury. To było największe osiągnięcie jego, to było dwa takie arcydzieła, no po prostu taka Mona Lisa muzyki gotyku, to są dwa wielkie organa Perotinusa, Widerunt omnes fines terre oraz Sederunt principes. To utwory, które trwają kilkanaście minut, ale to po prostu zawrotu głowy dostać można, jak się w to człowiek zanurzy i tego słucha. Ja Państwu zrobiłem pewien montaż. Zaraz powiem może tylko słowa tego utworu. Widerunt omnes fines terre, salutare Dei nostri, alleluja. Ujrzały wszystkie krańce ziemi, zbawienie Boga naszego, alleluja, z mszy bożonarodzeniowej. Co ja zrobiłem? Otóż mianowicie na początku macie Państwo jakieś półtorej minuty chorał, widerunt. Następnie jakby z daleka przybywa dwugłosowy konstrukt Leoninusa, a potem
wycisza się na chwilkę i czterogłosowy konstrukt Perotinusa. To się wszystko dzieje tutaj w ciągu 4 minut u mnie w tym montażu, ale to wymagało kilkudziesięciu lat. I to jest po prostu, to są szczyty struktury dźwiękowej, tak samo jak architektura katedry Notre Dame.
Chcę teraz Państwu uświadomić, jakie czynniki złożyły się na to, że organy, te, które za chwilę Państwo usłyszycie w tej katedrze, brzmią tak właśnie, że są to takie organy i że taka muzyka została wywiedziona z ducha tego instrumentu. Otóż, jak powiedziałem, organy w Notre Dame grały od XV wieku, ale różne fazy, że tak powiem, tego instrumentu miały miejsce. No, najbardziej decydująca okazała się rozbudowa w drugiej połowie XIX wieku przez Aristida Cavaillé-Colla. To był człowiek, który, mogę to powiedzieć bez przesady, zbudował zjawisko, które nazywamy symfonizmem organowym. To znaczy dotychczas organy przemawiały, to znaczy do początku XIX wieku, zupełnie innym językiem i Aristide Cavaillé-Colle stworzył instrument, który jest imitacją orkiestry, takiej wielkiej orkiestry symfonicznej z czasów, no, powiedzmy, Berlioza. I no, absolutny geniusz. Znaczy, można powiedzieć, że on współtworzył muzykę komponowaną. Dlatego, że zaczął właściwie od instrumentu jeszcze niezbyt dużego. To był instrument, który zbudował w trybie konkursu na budowę organów w Saint-Denis, w opactwie świętego Dionizego. Ta sepulkralna świątynia królów francuskich. I ten instrument on zbudował w 1841 roku. No miał wtedy 30 lat dopiero. Muszę Państwu powiedzieć z wielkim żalem, że dwa miesiące temu w ramach licznych profanacji i dewastacji świadomie czynionych wobec świątyń francuskich organy Cavaillé-Colla, te pierwsze Saint-Denis, zostały zniszczone. Celowo zniszczone i plus oczywiście witraże tamtejsze. To był człowiek też o takim temperamencie badacza, eksperymentatora, naukowca. W każdym razie zrewolucjonizował budownictwo organowe, tworzył instrumenty, o których dotąd nikomu się nie ściło. Zrewolucjonizował twórczość, no bo oczywiście mając do dyspozycji taki instrument, tworzono zupełnie inną muzykę niż dotąd, prawda? No i wreszcie zrewolucjonizował też wykonawstwo muzyczne. Co on wprowadził? Otóż wymyślił głosy, czyli rejestry, które imitowały takie instrumenty jak fagot, obój, rożek angielski, flet harmoniczny, flet i oczywiście mnóstwo też nowych brzmień w ramach tak zwanych piszczałek pryncypałowych. No i rozbudował też mechanizm rządzący żaluzjami, to znaczy piszczałki są schowane w takich szafach i w tych szafach uruchomił żaluzje, które otwierane i zamykane dawały efekt crescendo, coraz głośniej, coraz ciszej, dotychczas nie do pomyślenia w budownictwie organowym. No cóż, mamy tutaj jeden wspaniały pierwszy instrument w Bazylice Świętej Klotyldy, który do dyspozycji postawił wielkiemu mistrzowi Cezar Franck. Tutaj był organistą tytularnym do końca życia i właściwie to on, Cezar Franck, głosił zalety tego instrumentu, to znaczy tworzył symfonie organowe. Pierwszym takim utworem, który zwiastował nową erę w twórczości muzyki organowej, był Grand Pièce Symphonique, wielka kompozycja symfoniczna, no potem też chorały i tak dalej, cudownie brzmią do dzisiaj te organy w kościele świętej Klotyldy. No ale Aristide Cavaillé-Colle budował też instrumenty dla innych świątyń, Saint-Trinité, gdzie do niedawna grał Olivier Messiaen, Bazylika Sacré-Cœur na Montmartre, Notre Dame, o tym będziemy mówili, no i Saint-Sulpice. Proszę Państwa, no oczywiście stworzono nowy gatunek muzyczny, czyli te symfonie organowe, prawda? Zupełnie inaczej przedstawiała się kolorystyka, bo proszę Państwa, organista jak zasiada do instrumentu, to co on robi? On rozpisuje po prostu poszczególne segmenty dzieła na instrumenty, dokonuje orkiestracji, prawda? No więc on sobie to musi skompletować. Najpierw jakieś większe zespoły instrumentów, a także tak zwane cienkie faktury, instrumenty solowe, gra cicha, głośna. Po prostu to się mieni całą tęczą kolorystyczną. Cudowna sprawa. Największy instrument, jaki zbudował Aristide Cavaillé-Colle, to jest w świątyni Saint-Sulpice.
Tę świątynię usiłowano podpalić miesiąc przed katedrą Notre Dame, ale ugaszono ogień, stąd też ona dzisiaj funkcjonuje jako zastępnik katedry Notre Dame. I liturgia Wielkiego Tygodnia od Wielkiej Środy odbywała się właśnie w Saint-Sulpice przy tych organach. To są organy Cavaillé-Colla, które zachowały się do dzisiaj w nietkniętym, to znaczy niemodyfikowanym przez kolejnych organ mistrzów stanie. Taki prospekt, takie namy piszczałki, no jest to instrument ogromny, 102 rejestry, czyli 102 instrumenty, 5 manuałów, no i to, że pozostał niezmieniony, to jest jego wielka zaleta. Proszę Państwa, te wielkie organy tworzyły wielkich organistów. Tak jak organy świętej Klotyldy stworzyły Cezara Franka, tak te organy w Saint-Sulpice stworzyły Charles Marie Widora, który był organistą tytularnym tej świątyni. Pewnie Państwo zapytacie, ile lat? Odpowiem, 64 lata opiewał ten instrument. Człowiek, który dożył 93 roku życia. No więc cudowna sprawa. I to on stworzył cykl 10 symfonii organowych, które po prostu pokazały jakby zupełnie nowy świat w muzyce. Dodam jeszcze, że mieliśmy szczęście, bo w 1901 roku, w listopadzie, kiedy otwierano Filharmonię Warszawską, już budowano, nawiasem mówiąc, bagatela półtora roku. Wtedy nie było przecież zupełnie państwa. I jednocześnie z organami i na tych organach koncert inauguracyjny właśnie dał Charles Marie Widor. Wielki organista. Proszę Państwa, będę o tym mówił jeszcze dużo, ale ci wszyscy mistrzowie, oni reprezentowali taką unię personalną, taką trójjednię kompetencji, mianowicie byli genialnymi wirtuozami, genialnymi kompozytorami, a także improwizatorami. To znaczy potrafili tworzyć, grając tu i teraz. No więc symfonie organowe. To też ja z największą przyjemnością teraz Państwu pokażę fragment Symfonii VI, finał, gra na organach katedry Notre Dame, czyli w istocie na organach Aristida Cavaillé-Colla, ale nadbudowanych nad instrumentem jeszcze mistrza z okresu baroku, Clicquot. Ale to nie szkodzi. Genialne też wykonanie tego Oliviera Latry, czyli mówię, fragment 6 symfonii Charles Marie Widora, który pokazuje nam, co to jest za świat tej symfonii organowej, który wpisał się, że tak powiem, w fonosferę katedry Notre Dame od XIX wieku do dnia dzisiejszego.
ten instrument uwarunkował język muzyki organowej drugiej połowy XIX wieku aż do dnia dzisiejszego, ponieważ tak się złożyło, że ci kontynuatorzy, oni byli przeważnie uczniami, a więc dziedzicami w pierwszym pokoleniu albo w drugim i kolejnym pokoleniu tych właśnie mistrzów Cezara Franka i Charles Marie Widora. Genialnym uczniem Charles Marie Widora, przypomnę, organisty tytularnego świątyni Saint-Sulpice, dzisiaj funkcjonującej jako zastępnik Notre Dame, był Olivier Messiaen, urodzony w 1908 roku. No, genialny organista, kompozytor, też człowiek głębokiej wiary, i on swoje życie, też człowiek światowy, ale 60 ponad lat organisty tytularny kościoła Saint-Trinité, kościoła Świętej Trójcy, też na instrumencie Aristida Cavaillé-Colla, proszę Państwa. No więc on tak pisze o tej swojej misji we wstępie do takiego traktatu De Mon Langage Musical. Urodziłem się jako wierzący i chodziłem do kościoła jako wierzący, nie myśląc o tym, że pewnego dnia wezmę tak czynny udział w nabożeństwie, bo do tego czasu byłem tylko jednym z wielu młodych wiernych. Ten nowy zawód organisty w kościele spełni oczywiście mój ideał muzyka wierzącego. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o takim wymiarze istotnym dla muzyki organowej, muzyki rozbrzmiewającej w świątyni, muzyki rozbrzmiewającej w kontekście servicium divinum, czyli służby Bożej, a więc liturgii, to musimy mówić o wymiarze sakrum, prawda? Otóż trudno znaleźć jeszcze większy stopień przesycenia sakralnością właśnie tworów organowych, jak u Oliviera Messiaena. Zresztą całe jego te poliptyki, te wieloczęściowe arcydzieła, one są taką opowieścią, jego rozmyślaniem o tajemnicach wiary. La Nativité du Seigneur, narodziny Pana, dziewięcioczęściowy, następnie Le Mystère de la Sainte Trinité, tajemnice Trójcy Świętej, L'Ascension, w niebo wstąpienie, Messe de la Pentecôte, msza na zesłanie Ducha Świętego i L'Apparition de l'Église Éternelle, objawienie się wieczystego Kościoła. Ja bym chciał Państwu fragment tej kompozycji teraz zaprezentować, fragment, ale o stylu tej muzyki, ona jest taka, jakby to powiedział, wielodyscyplinarna, ponieważ ta muzyka jest nie tylko tworem dźwiękowym, ona jest tworem malarskim par excellence. Cała harmonia, cała struktura właśnie kojarzenia dźwięków, ona służy do tego, żeby ewokować pewne zjawiska kolorystyczne. O tym pisze również Expressis Verbis Olivier Messiaen. Pragnę pisać muzykę prawdziwą, to znaczy religijną, muzykę, która jest aktem wiary, muzykę, która dotyka wszystkich tematów, nie przestając dotyczyć Boga. Wreszcie muzykę oryginalną, której język otworzyłby jakieś wrota, odczepił jakieś gwiazdy jeszcze odległe. Nie wiem, czy mam jakąś estetykę, ale mogę powiedzieć, że moje upodobania idą w kierunku muzyki lśniącej, muzyki niczym witraż, przemawiającej wirowaniem dopełniających się barw, muzyki, która wyraża koniec czasu, wszechobecność boską, ciała słoneczne, tajemnice boskie i nadprzyrodzone, która by była tęczą teologiczną. No więc fragment tego arcydzieła L'Apparition de l'Église Éternelle, w wieku 28 lat skomponował to dzieło Olivier Messiaen.
ta mowa organów, ona zależy od wielu czynników, właściwie dwóch głównych. Mianowicie jest oczywiście uwarunkowana talentem twórcy tego instrumentu, czyli tego organmistrza, prawda? No niewątpliwie Aristide Cavaillé-Coll to był człowiek obdarowany błyskiem geniuszu. Więc sam instrument. Ale sam instrument milczałby, gdyby nie zasiadał do stołu gry wielki organista, prawda? Czyli też jego kreatywność, jego wyobraźnia dźwiękowa decyduje o tym, w jakim stopniu pozwoli on swoją grą przemówić instrumentowi pełnią swojego blasku, prawda? No i cóż, muszę powiedzieć, że katedra Notre Dame, zresztą w ogóle te kościoły, w których Cavaillé-Coll zbudował organy, one miały szczęście, ponieważ tak jak kiedyś w dawnych czasach najbardziej prestiżowe stanowisko, powiedzmy we Włoszech, okresu baroku, to było maestro di cappella Bazyliki w San Marco, prawda? Monteverdi na przykład. No, nie można było sobie wyobrazić bardziej znaczącego stanowiska. To dzisiaj organista tytularny takich świątyń jak Saint-Sulpice, Saint-Trinité, Saint-Madeleine, czy Saint-Eustache, czy katedry Notre-Dame, to jest po prostu papież muzyki w Paryżu. To państwo muszą wiedzieć. Czyli wybiera się tych ludzi w drodze konkursu, no i oczywiście cała ich praca, czasem rozciągnięta na kilka dekad, to jest jedno wspaniałe laudatio tego instrumentu. No i teraz właśnie takim genialnym muzykiem, którego powiedzmy sobie arcydzielna muzyka i arcydzielna gra pozwalała przemówić w pełni temu instrumentowi, był Louis Vierne. Żył w latach 1870-1937, od urodzenia nieomal niewidomy, ponieważ urodził się z wrodzoną kataraktą. Co prawda w wieku 6 lat przedsięwzięto jakąś tam operację, minimalną zdolność widzenia, no ale jego edukacja musiała przebiegać w niezwykłym trybie, także kształcił się w takim słynnym we Francji Instytucie Młodych Muzyków. Ale talent swój pokazał niezwykły wtedy, kiedy mając jako dziecko 2-letnie usłyszał pianistę grającego kołysankę Schuberta. Tak był wstrząśnięty tą muzyką, że podbiegł do fortepianu i tymi malutkimi paluszkami wyszukiwał te klawisze, które imitowały tę melodię. No ale kiedy na jednym z egzaminów w tym właśnie Instytucie Muzyków Niewidomych, to nie była taka błaha sprawa, ponieważ ten instytut dał wielu wspaniałych, genialnych organistów i kompozytorów. Usłyszał go César Franck, on miał wtedy 14 lat, Louis Vierne, powiedział: przyjdź chłopcze do konserwatorium, ja będę ciebie uczył. No i krótko, bo już dożywał swoich dni, ale potem przejął go Charles Marie Vidor. Czyli Louis Vierne, podobnie jak Olivier Messiaen, był dziedzicem tej tradycji symfonizmu organowego. Charles Marie Vidor, no to co można było sobie wyobrazić lepszego? I jeszcze César Franck, który był twórcą tego stylu. I w 1900 roku, miał 30 lat, ogłoszono konkurs na organistę tytularnego Notre Dame, 4 kandydatów, no ale oczywiście bezapelacyjnie wygrał Louis Vierne. Tak więc macie państwo tutaj w tym przypadku do czynienia z taką linią bezpośrednią. Franck, Vidor i Vierne, prawda? No i w dodatku jeszcze ten cudowny instrument, Aristide Cavaillé-Colla, prawda? No to posłuchajmy teraz fragmentu jego suity numer 2. Jest to hymn do słońca. No cóż może być bardziej wzruszającego, jak człowiek ociemniały pisze hymn do słońca, prawda? No ale jaka to jest muzyka? To po prostu jest genialna mowa dźwiękowa.
W czasie tej kadencji Louis Vierna 1900-1937, czyli 37 lat, aż do śmierci, niestety organy w katedrze Notre Dame były w nie najlepszym stanie, mówiąc delikatnie. Po prostu no, właścicielem świątyń, jak Państwo wiecie, jest państwo francuskie, a ono nie zawsze jest szczodre, co się pokazało teraz przy okazji zaniedbań rażących, gdy chodzi o stan katedry Notre Dame. I otóż mianowicie Louis Vierne, niewiele się zastanawiając, spakował walizkę i udał się na koncerty do Anglii, do Kanady, do Stanów Zjednoczonych. Było to w latach 1926, 27, 28. Żeby za koncerty zebrać fundusz na remont, restaurację organów katedry Notre Dame. Skutek był oczywiście no, olśniewający. Grał tam też wtedy na największych organach w Stanach Zjednoczonych w takim holu Wanamaker w Filadelfii. No i w 1932 roku organy zostały odrestaurowane, podniesione do świetności i inaugurację tego instrumentu ufetowano właśnie z Charles-Marie Widor grał i jego uczeń, organista tytularny Notre Dame, Louis Vierne. Proszę Państwa, można powiedzieć tak, że kompozycja jest córką improwizacji. To w wielorakim sensie tego słowa. W tym sensie, że najpierw nie istniała w ogóle muzyka komponowana, tylko improwizowana. I formy, które powstały później, preludium, fantazja, tokata, pasakalia, różne takie, to są właściwie zapisane improwizacje. Druga rzecz to w tym sensie, że także w biografii wielu kompozytorów improwizacja była takim, jakby to powiedzieć, rozgrzewaniem wyobraźni, budzeniem właściwie ducha twórczego. Czyli najpierw improwizowali Beethoven, Mozart, Chopin, Bruckner, no, nie będę tu wymieniał wielu, i po prostu stawali się wielkimi mistrzami improwizując. To było po prostu, no, nie chcę używać słowa z dziedziny sportu, trening, no, ale można byłoby. I jednocześnie improwizacja jest córką, inaczej, kompozycja jest córką improwizacji w tym sensie, że ktoś, kto tworzy i jednocześnie gra, to znaczy ma tę zdolność, że tworzy przy instrumencie, no to oczywiście to jest jedyny taki przypadek, prawda? Są to kompozycje na razie chwilowe, jednorazowe, ulotne. To się dzisiaj zmieniło, ale tak było dotąd. No i teraz może pokażę jedną improwizację, która jest właściwie zapisaną kompozycją, bo sam wielokrotnie też na przykład Marcel Dupré improwizował wielkie symfonie, po czym nagle je zapisywał. Symfonia pasyjna, Droga Krzyżowa i tak dalej. To są wszystko zapisane improwizacje. Tak samo w jakimś sensie też dłużnikiem swoich improwizacji jest jako kompozytor Louis Vierne. No i teraz chciałem Państwu pokazać tokatę. To jest też ze suity numer 2. Wykonuje Olivier Latry. Nagranie z 2012 roku, niedawne. To jest szaleństwo gry tutaj, szalona wirtuozeria. No, dzięki Bogu mamy takie utwory. Skoro te utwory pisał Vierne, to pisał wszystkim dla siebie. Znaczy, to jest portret tego, jakim on był wirtuozem. Człowiek ociemniały, który uczył się potem i zapisywał też swoje kompozycje Braillem. Niezwykła sprawa. To jest tokata ze suity numer 2.
Ta muzyka Louis Vierna wyrasta właśnie z tego instrumentu. On jest jego laudatorem, ale też jego wielkim dłużnikiem, prawda? On pozwala przemówić z taką potęgą artyzmu tym organom, a zarazem te organy w jakimś sensie tworzą jego, prawda? Generują jego wyobraźnię, jego wzloty ducha. Dorobek Louis Vierna jest ogromny, ale taki rdzeń tego dorobku to jest 6 symfonii. Przypomnę, że 10 symfonii skomponował Charles-Marie Widor, jego mistrz. No i oprócz tego jeszcze 24 utwory w wolnym stylu. 24 pièces en style libre, w tym słynny utwór Carillon de Westminster. No niestety życie jakieś zupełnie pechowe. No raz, że ta dysfunkcja, prawda, brak wzroku tu. Też mnóstwo bolesnych przeżyć niepotrzebnych. Żona okazała się niewierna, zdradziła go, rozeszli się. Wreszcie uległ strasznemu wypadkowi na ulicy, także początkowo wydawało się, że trzeba będzie nogę amputować. No, wreszcie jakoś tam zrekonstruowano, ale cały rok zajęło mu tytaniczna praca, żeby wrócić do formy, gdy chodzi o technikę pedałową, prawda, bo przecież nogi grają też, prawda, i to jak, prawda, w zawrotnym tempie. No wreszcie stracił też brata i syna. Jego syn zginął na froncie I wojny światowej, miał 17 lat. Był niepełnoletni, także prosił ojca, czyli Louis Vierna, o zgodę na to, żeby stanął do walki. No i jemu dedykował kwintet na fortepian i smyczki à la mémoire de mon fils Jacques. No mimo tych trudności był to człowiek promienny, ciepły, taki właśnie motywujący swoich uczniów. Jego uczniami byli Marcel Dupré, André Fleury, Gaston Litez. To bardzo ważni mistrzowie dla kolejnego pokolenia organistów. Litez jest mistrzem tego, który gra właśnie, Olivier Latry. Dzisiaj organista tytularny katedry w Notre Dame. No i proszę Państwa, cóż, w 1750 recitalu w katedrze Notre Dame, 1750, akurat to był ten recital, wieczorem 2 czerwca 1937 roku, wykonawszy cały zapowiedziany program, przygotowywał się do zrealizowania 2 improwizacji na podane przez publiczność tematy. Ludzie mówili, że olśniewającą formę prezentował, że to był zjawiskowy recital. No, jubileusz, 1750 występ, prawda? No i wtedy, kiedy przeczytawszy brailem tematy, które podała publiczność, szykował rejestrację, czyli kolorystykę tego swojego tworu, który chciał improwizować, osunął się na ławce, noga się oparła o najniższy dźwięk E w pedale i tak odszedł Louis Vierne. Przy boku jego ucznia, Maurice'a Durifle, później wielkiego organisty. No to cóż, tę pierwszą część tego wykładu wprowadzenia właśnie w świat muzyki Notre Dame i tych cudownych organów zakończmy jeszcze fragmentem Symfonii Trzeciej, to będzie Allegro, pierwsza część, no a następnie zaproszę Państwa na półgodzinną przerwę, herbata, kawa, ciastka, rozmowy kuluarowe. No i potem się zapraszam na drugą część, jeszcze bardziej poruszającą, jak zwykle. To cóż, to fragment trzeciej symfonii, pierwsza część Allegro.
Kilka słów na temat organów w katedrze Notre Dame. Jak powiedziałem, pierwszy instrument powstał w XV wieku i to był instrument taki kilkunastogłosowy, ale już od tego momentu zaczyna się historia muzyki organowej. Chcę zwrócić uwagę na termin, który przypisany jest do muzyki wokalnej tych geniuszy z przełomu XII i XIII wieku, szkoła Notre Dame kompozytorska, Leoninus i Perotinus, oni tworzą tak zwane organa, prawda? Czy organum, to jest kompozycja... Ciszej, tak? Dobrze. To jest kompozycja wokalna, ale organum, ta nazwa się już pojawia. No ale tak, wspaniały instrument zbudował w okresie baroku François Thierry, potem drugi mistrz François-Henri Cliquot i bardzo istotna część piszczałek Cliquot została zachowana. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na ten niesłychany szacunek tych mistrzów współczesnych, organmistrzów, którzy zachowują dziedzictwo co tylko można, bo te piszczałki to jest po prostu bezcenne. Niby każdy rejestr ma tą samą nazwę. Pryncypał we wszystkich katedrach się nazywa pryncypał, ale to nie jest ten sam pryncypał, prawda? Piszczałeczka labialna, tylko ona jest dostosowana do tej akustyki po prostu. Potem są jeszcze różni mistrzowie, ale decydujący zwrot w historii organów katedry Notre Dame to jest udział Aristida Cavaillé-Colla, inauguracja jego instrumenty 1868. No a cóż, dzisiaj w 1992 roku była ostatnia jeszcze restauracja z pewnym uzupełnieniem. No i instrument ma ponad 8 tysięcy piszczałek, 11 głosów, czyli 11 rejestrów. Ja zaraz opiszę, co to jest rejestr i rozlokowane są te piszczałki na 5 manuałów, 5 klawiatur. Zaraz Państwo to zobaczą, jak to działa. I elektryczna traktura. Traktura jest to system przekazywania dyspozycji od grającego do piszczałek. Może to być mechaniczna traktura, może to być pneumatyczna, czyli przy pomocy rurek. No a tu jest traktura elektryczna. Proszę Państwa, organy to jest zespół wielu instrumentów. Każdy instrument to jest rząd piszczałek o pewnej charakterystycznej budowie, o pewnej charakterystycznej barwie, mający swoją nazwę. I właściwie na dobrą sprawę całą skalę można wypełnić używając jednego rejestru, prawda? Teraz rejestry są włączane rozmaicie po bokach klawiatur, są te przyciski czy cięgła, prawda? No cóż, piszczałki stoją na takim korycie, powiedzmy, to jest tak zwana wiatrownica. Jeżeli włączam rejestr, na przykład pryncypał, to powietrze wchodzi do tego właśnie, do tej wiatrownicy. Ale na razie piszczałki nie grają, bo są zamknięte. Bo gdyby były otwarte, to by wszystkie się odezwały, prawda? I w momencie naciśnięcia klawisza dana piszczałka się odzywa. Więc to tak działa. Bardzo ciekawy jest też stół gry. Ten stół gry jest nowy, bo za czasów Pierre'a Cochereau, o którym będę mówił, był jeszcze stół starszy. No, on został zmodyfikowany. Wspaniale to wszystko dzisiaj działa. I teraz, piszczałki są dwojakiego rodzaju. Można powiedzieć tak ogólnie, piszczałki wargowe i piszczałki języczkowe. Piszczałki wargowe polegają na tym, że powietrze wchodzi i załamuje się o taką wargę. I w tym momencie słup powietrza wprawiony jest w drgania i wydobywa się dźwięk. W zależności od długości słupa powietrza, niższy albo wyższy. Piszczałki mają różny rozmiar, jednostopowe lub ośmiostopowe, lub szesnastostopowe, lub 32-stopowe, to jest 10 metrów wysokość. A jeżeli jest piszczałka zamknięta, to 64-stopowe. Taka piszczałka długością nie zmieściłaby się w Klubie Muzyki i Literatury. Trzeba byłoby jeszcze dobudować 5 metrów, bo to jest 20 metrów, prawda? I te niskie dźwięki, które tu Państwo słyszą, to właśnie to jest na przykład subkontrabas czy coś takiego. Drugi rodzaj piszczałek to są piszczałki językowe. Czyli polega to na tym, że powietrze wchodzi do piszczałki i tu jest taki języczek z miedzi, który drga i on daje taki groszkowy dźwięk.
No, to są głosy charakterystyczne. Jakie to są głosy w katedrze Notre Dame? Klarinet, clairon, trompet, bombard, 16-stopowy, kromorn, krumhorn, obua, czyli obój, vox humana, głos ludzki, magna tuba, chalumeau, czyli szałamaja. I bardzo ciekawe głosy to są szamady. Szamady to są te piszczałki, które są horyzontalnie ustawione, prawda? One są czterostopowe, ośmiostopowe i szesnastostopowe. To taki potężny dźwięk takich trąb, prawda, niebiańskich. Zauważyliście Państwo, one zresztą na innym ciśnieniu pracują, na zwiększonym ciśnieniu. Zauważyliście Państwo, że przestrzeń dźwięku jest to olbrzymia, od bardzo niskich dźwięków do bardzo wysokich. Poza tym te dźwięki mają też przy włączeniu większej liczby rejestrów potężną moc. Ale przez to, że ona jest tak potężna, to stanowi o tym podstawa basowa, czyli dźwięki basu, dźwięki pedałowe. Jakie my tu mamy? Pryncypał 32-stopowy, bas 16-stopowy, bombard 16-stopowy, kontrbombard 32-stopowy, bason 16-stopowy i szamady, też dotyczące niskich dźwięków. Jakich mieliśmy organistów, czyli tych laudatorów instrumentu Notre Dame? Louis Daquin, słynny kompozytor okresu późnego baroku. No, Louis Vierne, mówiliśmy o nim, prawda? Pierre Cochereau, zaraz będziemy o nim mówić. Yves de Vernet. A już po śmierci Pierre'a Cochereau jest trzech organistów tytularnych. To jest Olivier Latry, którego tu będziemy za chwilę słuchać, Philippe Lefebvre oraz Jean-Pierre Leguet. Teraz jest jeszcze, zastąpił go Vincent Dubois. Proszę Państwa, no to ja teraz Państwu pokażę, jak to działa. Będziemy widzieli grę, prawda? Ja tylko chcę powiedzieć, że to jest film, który nakręciła telewizja francuska. On jest bardzo rozedrgany taki. Bardzo często zmienia się obraz i plan, i perspektywa. Ale to nam pokazuje bogactwo tego instrumentu, a poza tym rozmaitość relacji, w jakie wchodzi ten instrument z przestrzenią katedry. No, słynny utwór Tokata i Fuga Demol Jana Sebastiana Bacha. Po prostu serce się raduje, jak się tego słucha.
Chciałem teraz Państwu przedstawić drugą tak wybitną postać takiego piewcę tych organów Notre Dame, jak Louis Vierne, Pierre Cochereau. To absolutny geniusz. Życie krótkie, 1924-1984, tylko 60 lat. Organista, improwizator, kompozytor, pedagog, a tytularnym organistą Notre Dame był 29 lat. Od 55 roku do 84. To jest charakterystyczna cecha tych organistów, że oni wszyscy mają świetne wykształcenie pianistyczne. Taki tryb studiów, który przewidziany jest w Conservatorium Supérieur w Paryżu, to jest, każdy przedmiot wymaga konkursowego egzaminu. To jest, zdaje się konkurs i właściwie jeżeli się daje egzamin z fortepianu, to jest konkurs, prawda? No, jeżeli miało się takiego mistrza wspaniałego, jak Margarita Long, jej imieniem jest nazwany konkurs międzynarodowy w Francji, Jacques'a Thibault, jej męża. To jest słynny konkurs pianistyczny, więc on jest właśnie uczniem Margarity Long, był świetnym pianistą, więc ci wszyscy organiści, tu Olivier Latry i tak samo Vierne był też świetnym pianistą. To jest absolutnie niezbędny warsztat, który kwalifikuje się do tego, żeby być wirtuozem organów. Jakich miał mistrzów, jeżeli chodzi o organy Pierre Cochereau? Dwóch. Jednym był André Fleury, uczeń Louis Vierna, a więc Vierne, Fleury i Cochereau, prawda? Drugie pokolenie tej samej tradycji. Też wspaniały André Fleury, symfonik organowy, komponował tak jak Vierne i tak jak Widor symfonie organowe, a poza tym też bardzo wielka zasługa, mianowicie André Fleury po raz pierwszy wykonał, to było prawykonanie światowe, La Nativité du Seigneur, Boże Narodzenie Oliviera Messiana. A drugim uczniem Pierre'a Cochereau był Marcel Dupré. No to był absolutny też geniusz, cudowne dziecko. Ojciec zbudował mu w domu organy Cavaillé-Colla też, no nie za duże, no ale jednak miał. Chłopiec od 14 roku życia ma w domu instrument Cavaillé-Colla. To są rzeczy, które się w głowie nie mieszczą. Tutaj w Klubie Muzyki mamy skromną fizharmonię, prawda, na razie. Proszę Państwa, no i cóż, studia. Otóż on, ten właśnie Marcel Dupré był uczniem Louis Vierna i Charles-Marie Widora. Czyli jeżeli on z kolei uczył Pierre'a Cochereau, o którym za chwilę będziemy mówili i pokażemy jego wymiar, to Cochereau dziedziczył tradycję Vierna i Charles-Marie Widora poprzez dwóch swoich mistrzów, prawda? No, kim był Marcel Dupré, pokazała też jego inicjatywa. W 1920 roku miał 34 lata w konserwatorium paryskim, dał 10 koncertów, na których z pamięci wykonał wszystkie dzieła Jana Sebastiana Bacha, wszystkie dzieła organowe. No cóż, był następcą Charles-Marie Widora w kościele Saint-Sulpice w Paryżu. No i też był to właściwie Paganini organów. Sam Widor mówił, że Dupré tworzy kompozycje niewykonalne przez nikogo, tylko przez jego samego. No, słynne jego dzieła Symphonie Passion, Chemin de la Croix, czyli Droga Krzyżowa, Preludia, Fugi, Cortège Litanii, czyli Procesja i Litania. Był genialnym pedagogiem i właściwie cały ten wysyp wielkich organistów francuskich XX wieku, Jean Alain, Marie-Claire Alain, to wszystko sławy, Jean Guillou, Jean Langlais, Olivier Messiaen, Pierre Cochereau, to są jego uczniowie. No, był geniuszem improwizacji, ale też te improwizacje, on właściwie ćwiczył sztukę improwizacji. Znaczy nie wykonywał to, co wcześniej wyćwiczył, tylko wdrażał się właśnie w ten, wiecie Państwo, to nie jest takie proste, siąść do instrumentu i na zawołanie miej inspirację, prawda? No więc właśnie. No i teraz Pierre Cochereau. Podobnie jak geniuszem improwizacji był jego mistrz Marcel Dupré, także Pierre Cochereau, o nim mówimy, był również geniuszem improwizacji. Miał własny, rozpoznawalny od pierwszych fraz język dźwiękowy, który sobie wcześniej ukształtował.
No i cóż, studiował właściwie krótko, był się samorodek. I André Fleury, jego pedagog, podczas studiów stwierdził, że to jest absolutnie geniusz improwizacji. Fleury pisze wspomnienia. Kiedy pewnego dnia byliśmy tête-à-tête, spytałem go, czyli Pierre'a Cochereau, czy pracuje nad improwizacją. Nigdy, odpowiedział. To, co robię w Notre Dame i na koncertach, służy mi jako ćwiczenie. Fleury, co za talent. Jeśli ktoś pomyśli o jego języku harmonicznym, tak niezwykle wyrafinowanym, o tej niezwykłej sile koncentracji, by nadać formę tym wszystkim bogactwom. I sam Marcel Dupré, jego mistrz, tak powiedział. Cochereau jest to fenomen, nie mający sobie równego w historii współczesnej muzyki organowej. Ale proszę Państwa, no, ktoś powie, no, szkoda, improwizacja, sztuka ulotna, szczęśliwi ci, którzy słyszeli go w katedrze Notre Dame. Ale to nieprawda, ponieważ tak się stało, że właśnie nagranie dźwięku, ta technika nagrania, dała improwizacji, która wcześniej miała jedynie teraźniejszość, po czym po wybrzmieniu ostatniego dźwięku zapadała się w niebyt, dała tym improwizacjom przyszłość. My dzisiaj możemy słuchać improwizacji Pierre'a Cochereau, mając płytę, prawda? Świetne, zresztą radio francuskie, każdy koncert Pierre'a Cochereau, a co niedzielę, prawda, były te jego koncerty, wobec tego to wszystko było nagrywane. Proszę Państwa, więcej. Znaleźli się tacy ludzie, którzy nuta po nucie zapisali te improwizacje ze słuchu, stworzyli partyturę i inni, którzy nie są Pierre'ami Cochereau, mogą to wykonać po oczywiście długim ćwiczeniu, no, ale ta improwizacja ma w jakimś cudzie transfiguracji kolejne swoje życie, prawda? Ukazuje się w kolejnym wcieleniu. I tak właśnie wydano też. Symphonie improvisée, symphonie en improvisation, preludium, wariacje, Venedi veu Messie, przyjdź boski Mesjaszu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo tego, ale chcę Państwu teraz pokazać improwizację Cochereau zapisaną przez jego syna, który był dyrygentem i wykonaną niedawno i nagraną oczywiście przez Oliviera Latrie, kolejnego następcę Cochereau w katedrze Notre Dame. On improwizował ten twór w maju 1973 roku. Było to bolero sur un thème de Charles Raquet, to znaczy bolero na temat Charlesa Raquet, który to kompozytor no, w pierwszej połowie XVII wieku działał i jego temat posłużył za bolero, prawda? A Jean-Marc Cochereau, syn Pierre'a, to jest dyrygent, też bardzo utalentowany. Nagrody tam płytowe dostawał za cudowne kreacje, na przykład Joanna d'Arc na stosie Honeggera i tak dalej. Ale proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że w tym samym wieku, 60 lat i 60 lat, tak jak nagle zgasł Pierre Cochereau, tak samo Jean-Marc umarł i to mało tego, dyrygował Eroikę, trzecią symfonię Beethovena i w momencie, kiedy skończył marsz żałobny, padł trupem po prostu. Tak to się niestety dzieje. No dobrze, ale teraz posłuchajmy tego właśnie bolero na temat Charles Raquet, który gra cudownie z zespołem perkusistów, tak to jest napisane na organach katedry Notre Dame, Olivier Latrie.
To jest odtworzona improwizacja Pierre'a Cochereau. No nieprawdopodobna wyobraźnia. Ja Państwu pokażę teraz fragment takiego filmu, który telewizja francuska France Culture nakręciła. Pierre Cochereau, żebyście Państwo słyszeli, jak wygląda, jak mówi. On opowiada o tym instrumencie. No, 2-3 minuty. Dłuższy wywiad, gdzie on mówi też o innowacjach, które wprowadzono też przy ostatnich restauracjach, ale też mówi o tym, co było, jakie ważne wydarzenia miały miejsce za jego, jakby to powiedzieć, rezydentury w Notre Dame. No, jako najważniejsze uważa, że to był właśnie w 80 roku przyjazd Jana Pawła II do katedry. Wtedy nawet, nie chciałem tego Państwu cytować, ale piękną modlitwę właśnie do Marii w imieniu ludu Paryża i ludu Francji zaniósł do nieba Jan Paweł II z tej katedry po francusku. No a tutaj zobaczymy geniusza. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ja jestem dosyć szczęściarzem, dlatego że w 78 roku byłem zaproszony na Festiwal Muzyki Sakralnej do Nicei. Tam jakiś miałem swój udział. No i spotkałem się z Pierre'em Cochereau tak oko w oko w studio radiowym, prawda? No, bardzo niezwykły człowiek. Do dzisiaj wspominam, że właściwie dotknąłem prawie no, z odległości metra fenomen absolutnego geniusza. Bo poza tym, że był geniuszem improwizacji, to jeszcze na tych koncertach Pierre'a Cochereau one polegały na tym, że ludzie na życzenie, powiedzmy, prosili repertuar, jak ma wykonać. No i te kilka tysięcy utworów Pierre Cochereau miał w pamięci i z pamięci je grał tam, prawda, już pomijając same improwizacje. Proszę Państwa, teraz jedno słowo na temat charakteru muzyki, która rozbrzmiewa, poza oczywiście jej wymiarem technicznym, strukturalnym, stylistycznym. No, to jest muzyka, która kształtuje właśnie brzmienie tych organów, ale też te organy kształtują życie religijne w tej katedrze. No, muzyka sakra, to znaczy to nie jest muzyka sakralna, tylko muzyka święta. Ona ma udział w świętości, ponieważ jest to muzyka, która w tej relacji Bóg-człowiek, człowiek-Bóg, ona odgrywa kolosalną rolę. Kiedy Bóg zwraca się do człowieka poprzez natchnione teksty, proroków, ewangelistów i tak dalej, to muzyka służy rozjaśnieniu tych tekstów, rozświetleniu. Ukazuje, objawia sensy ukryte, które nie są możliwe do sprowadzenia sensu literalnego. I druga jest jeszcze cecha muzyki, wtedy kiedy rozpatrujemy ją z punktu widzenia relacji człowiek zwraca się, Bóg zwraca się do człowieka, łaska. To znaczy człowiek, który słucha muzyki sakralnej, jest obdarowany łaską wejścia właśnie w sakrum, prawda? No więc tyle. I oczywiście muzyka sakralna, ta, którą akurat słyszymy w katedrze, no, no poza oczywiście koncertami, ale to jest jakby drugi plan. Przede wszystkim jest servicium divinum, to znaczy służba Boża, czyli liturgia. Ja bym chciał Państwu pokazać teraz ciekawe nagranie, mianowicie Te Deum. Wykonanie, no, wspomina też Cochereau, że na przykład grał na pogrzebie Charlesa de Gaulle'a, czyli ale też jakieś wielkie chwile wzniosłe narodu francuskiego, a przynajmniej jego tego sektora chrześcijańskiego, katolickiego, zawsze kulminują w Te Deum, w katedrze Notre Dame. I jak to jest wykonywane? Otóż to jest jedyny jakby sposób, to jest tak zwane alternatim, czyli jeden wers śpiewa chór duży, przy czym mówimy o nawie ponad 100-metrowej. To się niesie, prawda? To posłanie chóru jest jakby do nieba, prawda? I odpowiadają organy. Wtedy właśnie, przy czym Pierre Cochereau, tu mamy nagranie jego, jak on grał Te Deum, harmonizuje w końcu no, bardzo ciekawie, prawda? A jednocześnie jest to zgodne z tym śpiewem, z duchem śpiewu sakralnego. Cudo po prostu.
tak jak zgasł przy 1750 koncercie w katedrze Notre Dame piewca jej organów Louis Vierne, tak też przy okazji swojego ostatniego recitalu improwizował, zakończył ten recital Pierre Cochereau znamiennie. To wszystko jest jakieś dziwnie znamienne. Improwizował na temat chorału Jana Sebastiana Bacha Herzlich tut mich verlangen. A to jest chorał eschatologiczny. Jak on brzmi? To była improwizacja 5 marca 1984 roku. Niepełne 60 lat. Herzlich tut mich verlangen nach einem selgen End, weil ich hier bin umfangen mit Trübsal und Elend. Z całego serca pragnę, by nadszedł szczęśliwy kres, bo w świecie tym wokół mnie jedynie smutek i ból. Pragnę zostawić za sobą złem przeniknięty świat, pragnę radości nieba, o Jezu przyjdź, już przyjdź. Ale co więcej, otóż mianowicie ten chorał właśnie, Herzlich tut mich verlangen, ten eschatologiczny chorał, który jest najpiękniejszym właśnie takim dla tej religijności protestanckiej amor mortis, to znaczy, czy gaudium mortis, wyczekiwania właśnie przejścia do tego, jak śpiewa Jan Sebastian Bach w innej kantacie, Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, czas Boży to najlepszy czas. To otóż ten chorał, ta przepiękna melodia jest przez Jana Sebastiana Bacha pięciokrotnie powtórzona, raz po raz przy okazji różnych fragmentów Pasji według świętego Mateusza i za piątym razem, kiedy ewangelista mówi i dokonało się, prawda, Chrystus skonał na krzyżu, to wtedy, bo chorał czym jest w pasji, prawda? Chorał jest odezwaniem się, tu się dzieje jakiś dramat, prawda? To jest teatrum sacrum, a tu raz po raz ja zabieram głos, czyli my, prawda? Co my na to? To jest nasza modlitwa, nasza rozmowa ze Zbawicielem. I otóż mianowicie po raz pięty, kiedy Chrystus skłonił głowę na krzyżu i oddał ducha, co my słyszymy na temat tego, ta cały czas melodia, prawda? Otóż to. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheiden nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten Kraft deiner Angst und Pein. Co to jest za treść? Gdy będę musiał odejść, ty nie opuszczaj mnie. Gdy będę musiał przejść przez ból śmierci, stań obok mnie. Gdy będę gasł strwożony, z uścisku lęku wyrwij mnie mocą tej trwogi i boleści, której doznałeś ty. I to jest ostatni głos Pierre'a Cochereau na tym właśnie, przepraszam, jeszcze raz zobaczę datę, 5 marca 1984. To jest ta melodia, ten chorał. Kolejne pokolenie tych wielkich piewców organów katedry Notre Dame był Louis Vierne, dziedzic tradycji Franka,
Charles Marie Widora, był Pierre Cochereau, dziedzic tej samej tradycji poprzez swoich mistrzów Fleury i Dupré odziedziczonej, no i wreszcie Olivier Latry, proszę Państwa. No, ale w ogóle co się stało w katedrze Notre Dame? Mianowicie nikt nie jest w stanie zastąpić Pierre'a Cochereau. Wobec tego wybrano trzech organistów jednocześnie. Każdy ma tam jakieś swoje zalety, ale znowu wygrać konkurs na organistę tytularnego katedry Notre Dame jeszcze po Pierre'u Cochereau to jest dopiero problem, prawda? No więc trzech wybrano. Kogo? Philippe Lefebvre, proszę Państwa, no to czym on się zasłużył, że go wybrano? Pierwsza nagroda na konkursie w Chartres, to jest wielki konkurs międzynarodowy. Koncerty na całym świecie i oczywiście jeden z największych improwizatorów, mistrz improwizacji też. Drugi to jest właśnie Olivier Latry. Jakich on miał mistrzów? To jest Gaston Litez, ale ja mówiłem Państwu jeszcze przy okazji kwestii kalectwa Louis Vierna, że ten Instytut Młodych Niewidomych to jest po prostu niezwykła szkoła, ponieważ tam trzech genialnych organistów wychowała. Jednym był André Marchal, drugim Jean Langlais. Ciekawa rzecz, następca, znaczy kolejny sukcesor, bo po Franku był Charles Tournemire, a Gaston, Jean Langlais był w kotedrze świętej Klotyldy i Gaston Litez, też uczeń Duprego, wstrząsające też kreacje improwizowane, no i też wpływ na kolejne generacje francuskich. Właściwie Olivier Latry chciał być pianistą. I dopiero jak usłyszał Gastona Litez, to powiedział, nie, no to jest mój świat, to ja muszę też tak grać, co najmniej tak. Wspomina. Kiedy miał 16 lat, to wygrał oczywiście pierwszą nagrodę w konkursie na fortepian i pomyślałem, będę kontynuował studia pianistyczne w Paryżu, jednakże zdecydowałem się grać na organach, wybierając Gaston Litez jako mistrza, którego usłyszałem na wspaniałym recitalu w katedrze w Boulogne-sur-Mer. To utwierdziło mnie w wyborze mojej drogi w muzyce. Proszę Państwa, Olivier Latry, którego tutaj słyszeliśmy, no to jest organista no taki właśnie światowy. To znaczy ciekawa rzecz, że ktoś może być organistą katedry Notre Dame, a koncertować w 40 krajach, prawda? Znaczy nie ma tak, że gra poniedziałki do soboty, pogrzeby i tak dalej. To nie, to u nas tak. Natomiast tam to jest po prostu wielki honor i ten organista, on czyni zaszczyt. Oni oczywiście się wymieniają, prawda? Jedni koncertują, inni aktualnie na pięciu kontynentach koncert. No oczywiście nagrywa wspaniałe. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że on nagrał wszystkie dzieła Oliviera Messiana właśnie na tych organach Notre Dame i ten fragment tego utworu L'apparition de l'église éternelle, no to właśnie z tego pyszna nagroda Deutsche Grammophon. No oczywiście nagrywa też swoich poprzedników też, Pierre'a Cochereau, no i oczywiście Louis Vierna. No więc co chcę powiedzieć, że właśnie za chwilę usłyszymy improwizację samego Oliviera Latry, przy jakiej okazji zaraz powiem. To jest niedawna improwizacja, po nieszporach w niedzielę, tak improwizował, prelude improvisé. Także ludzie jak na nieszpory się kończą, to u nas ludzie tłoczą się do drzwi, żeby szybciej wyjść, a tam słuchają 15 minut preludium improwizowanego, genialnego muzyka. Jeszcze raz chcę jakby podkreślić na tą zmianę statusu ontycznego improwizacji. Improwizacja, która do niedawna była sztuką ulotną, jednorazową. Szczęśliwi ci, którzy uczestniczą w tym momencie, prawda? Hic et nunc, tu i teraz, prawda? Chciałoby się powiedzieć za Goethem, trwaj chwilo, Bożeś piękna. Nie. Właśnie nagranie improwizacji pozwala wyprowadzić ją z tego ograniczenia hic et nunc, tu i teraz, i ona może również być prezentowana w przyszłości, no oczywiście staje przed magisterium historii, bo to nie tylko to grono słuchaczy, którzy tutaj są, ale też i w przyszłości na zimno, prawda, no to jest trudna zupełnie rzecz. Proszę Państwa, i jeszcze jedna rzecz, oczywiście po to, żeby tak genialną improwizację zaprezentować, to musimy mieć trzy kwalifikacje w jednym. Genialny kompozytor,
genialny wirtuoz, prawda, to znaczy opanowany instrument do perfekcji. I jeszcze trzecia rzecz, zdolność tworzenia przy instrumencie, na zawołanie. Tu nie ma siedzenia nad partyturą, gryzienie ołówka, wykreślenie gumką, wyrzucenie paru arkuszów do kosza. Takich luksusów ktoś, kto siada przy instrumencie i improwizuje, nie ma. No ale też mamy. Ale za to z czego korzysta? Otóż jednym ze źródeł inspiracji może być instrument. Ale jaki instrument? Rewelacyjny instrument. No taki jak w Notre Dame. Znałem też znakomitego kompozytora i improwizatora niemieckiego. Cudowny człowiek. Zresztą zapraszałem go kilka razy do Polski, do Filharmonii Narodowej, tu do Wrocławia też. Peter Bares już nie żyje. Co on mówi? Zdarzało mi się improwizować na marnym instrumencie. Wtedy moje improwizacje były porażką. Miałem wrażenie, że gram ze związanymi rękoma, że coś paraliżuje moją wyobraźnię, że umiera we mnie ten wewnętrzny głos, dzięki któremu w muzyce mam coś do powiedzenia. Natomiast spotkanie ze świetnym instrumentem jest dla mnie zawsze przeżyciem niezwykłym. Wtedy chce mi się grać. Wydaje mi się, jakbym rodził się na nowo. Coś się we mnie otwiera. Przeżywam autentyczną radość tworzenia. Rzecz charakterystyczna, że w niemieckiej definicji improwizacji jest coś takiego: improvisieren heißt es gleichzeitig erfinden und ausführen. Oni nie mówią gleichzeitig schaffen, jednocześnie tworzyć i wykonywać, tylko gleichzeitig erfinden, odkrywać. Otóż mianowicie tu jest apel do pewnej koncepcji sztuki, która zakłada, że artysta nie tworzy ex nihilo, że jest mu to w danej chwili dane, że to, co on wydobywa z niebytu, to jest łaska, prawda, że to jest dar. Odkrył to, zastał, prawda, to już na niego czekało. No i cóż, Władysław Stróżewski, świetny polski filozof, w swojej wspaniałej książce Dialektyka twórczości mówi o tym odkrywaniu właśnie coś takiego. Odczuwamy nie tylko radość znalezienia, ale też radość bycia znalezionym przez coś, co nas przekracza, a zarazem jak gdyby nas wybrało. A genialny rzeźbiarz polski XX wieku, taki Brancusi polski, August Zamoyski, Boże, jak my mało wiemy o tych wielkich Polakach. Otóż, pomijając to, że on był genialnym rzeźbiarzem, to jeszcze i filozof po studiach w Heidelbergu. Także jak coś mówił na temat sztuki, to i z sensem. Otóż mianowicie on pisał coś takiego. L'art est la figuration des choses non soumises à nos sens. Sztuka jest przedstawianiem rzeczy niepodporządkowanych naszym zmysłom. I istota. L'art n'est donc pas une création, mais une découverte du créateur. Sztuka nie jest więc tworzeniem, ale odkrywaniem Stwórcy. Wszystko jest boskie, gdyż Bóg jest wszędzie. Sztuka polega na przekazywaniu tego odkrycia. To jest istota improwizacji natchnionej instrumentem, no i sakralnym wnętrzem, katedrą Notre Dame. No to właśnie taka improwizacja, prélude improvisé, poniesz porach w niedzielę 19 czerwca 2016 roku.
Wiecie Państwo, jaką wielką stratą jest zniszczenie tej katedry, ale myślę, że równie wielką jest rozstanie się z tymi organami, bo wbrew temu, co prasa przebąkiwała, to jest niemożliwe, żeby taki instrument się zachował, ponieważ, jak Państwo wiecie, cyna, piszczałki są z cyny częściowo, częściowo z drewna, topnieje przy temperaturze 260 stopni, coś takiego, a poprzez te wyrwy w sklepieniu do katedry wdarła się temperatura powyżej 1000 stopni, więc tu nie ma mowy. Druga rzecz to jest też, która nie służy instrumentom tego typu, hektolitry wody, ponieważ kto obserwował pożar, wiecie Państwo, że już wieża zaczynała się palić, a to jest właśnie przy tym tej części. Bez tych piszczałek, bo piszczałki w prospekcie są też żywe, to znaczy one grają. Szkoda. No ale też chciałem Państwu uświadomić, co to jest za rozdział w historii muzyki, nie tylko tej katedry, europejskiej historii muzyki świata od XII wieku, od szkoły Notre Dame. I po prostu chciałem uświadomić, jak istnieje ścisły związek między tymi organami i tą katedrą. Powiedziałem na początku wykładu, że trudno sobie wyobrazić tę katedrę bez tych organów i te organy bez tej katedry. Te organy omadlały tę katedrę i również z tych organów, z ducha tego instrumentu wywodziły się olśniewające, genialne kreacje takich mistrzów jak Vierne, Pierre Cochereau czy Olivier Latry. Chciałem również Państwu powiedzieć, że w dzisiejszym wykładzie, w przygotowaniu tego materiału był mi pomocny Zbyszek. No a poza tym też dźwięk, no po prostu podany jest dźwięk, autentyczne brzmienie organów katedry Notre Dame. Jakoś to, powiedz Zbyszku, jak ty to zrobiłeś, że ten dźwięk jest jakby klonem brzmienia organów Notre Dame? Na Sorbonie doktorantom zadano taki temat do przepracowania, określenie w sposób fizyczny, matematyczny uwarunkowań akustycznych w różnych pomieszczeniach. Wybrali katedry jako miejsce najbardziej takie charakterystyczne, szczególne. Minęło mnóstwo lat, w tej chwili te prace trwają ponad 18 lat, ale udało się między innymi katedrę Notre Dame w ten sposób opisać. To jest forma takiego algorytmu komputerowego. Tak jak się robi korekcje akustyczne, dźwiękowe i tak dalej, można opisać również w sposób matematyczny przestrzeń, to znaczy jej parametry, głębokość, długość, rodzaj odbić, stopień pogłosu, barwę dźwięku i tak dalej. Jest tych parametrów mnóstwo. Byłem świadkiem takich pomiarów dokonywanych przez tych panów, bo w tej chwili to już jest spora ekipa, oni mają swoich studentów, w Filharmonii w Kopenhadze rozstawili ponad 180 mikrofonów. Każdy z tych mikrofonów był potencjalnym słuchaczem, to znaczy to jest martwe urządzenie, ale komputer tego nie wie. To znaczy on analizuje dźwięk z tych wszystkich mikrofonów w sposób no, taki czysto matematyczny. Zapisuje to jako formę takiej mapy. Nie wiem jak to określić, jak topograficzna mapa. Są górki, dołki, jakieś wzniesienia, to wszystko ma wpływ na dźwięk. Każda figura wystroju wnętrza, każda deska, każdy element boazerii czy czegoś takiego, materiału, z którego to wykonane. Krótko mówiąc, Zbyszek jakby zrekonstruował nam brzmienie organów tak. W akustyce katedry. Dzięki tym panom można było zaprogramować tak ten komputer, że on wytworzył, ta sala, którą słyszymy, powinna być troszkę dłuższa. Brakuje mi jeszcze tam kilkudziesięciu metrów, żeby ta nawa była rzeczywiście dawała tą przestrzeń. Według mnie na ucho, nawa miała w naszym przedstawieniu niecałe 100 metrów, a powinna mieć 130. No to niestety oszustwo komputera, musielibyśmy tu sobie pobawić jeszcze troszeczkę i zrobić tą perfekcyjną jakby odzwierciedlenie tego. Przede wszystkim Marek upiścił ten obiad, ja tylko Państwu jako kelner przedstawiłem, podałem to. Proszę Państwa, smacznego. Ja muszę powiedzieć, że ja sobie nie wyobrażałbym zaprezentowania tego wykładu z innym akustykiem i z inną aparaturą niż Zbyszka. Do usłyszenia we wrześniu. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję panu Markowi Dyrzyskiemu, panu Zbigniewowi Jędrychowi
za ten wspaniały wykład. Ja tylko, jeżeli Państwo pozwolą, dodam, że od momentu, kiedy by ruszyły prace odbudowy katedry Notre Dame, czyli nie mówię o okresie przygotowawczym, architekci, konserwatorzy, kiedy by ruszyły prace, to oblicza się odbudowę katedry Notre Dame na minimum 20 lat. W tym w ogóle nie ma mowy o organach. Kiedy organy, jakie, kto, to jest bardzo daleka pieśń przyszłości.